Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Reddit! Czyli każdy dobrze wie, w czym i co będziemy robić. Każdy wie, że będzie ciekawie, więc zostawcie łapkę w górę, bo 20 tysięcy łapek w górę to od razu kolejny odcinek. Więc zostawcie łapkę w górę, a my lecimy do odcinka. Nareszcie update na 1.16. I to jest fakt, bo przed 1.16 te jakby płotki wyglądały, widzicie, trochę dziwnie. Teraz wyglądają fajnie, bo są naprawdę jednolite. I jakby dziwi mnie, że dopiero teraz to tak wygląda. Jeżeli byście się nudzili, to zawsze możecie grzybową wyspę zamienić na zwykłą, no w formie challenge'u chociażby. A ten portal, okej, na początku sobie pomyślicie, że w sumie nic takiego, ale powiem wam, jaki jest motyw. Motyw jest taki, że te portale zostały zrobione na kształt gry Portal, w której zawsze jeden portal był niebieski, a drugi zawsze był pomarańczowy. I faktycznie, jeżeli chodzi o ten koncept, to dobrze to zostało wykonane. Przypomnienie, by zawsze dawać item, który się chce naprawić na lewo. Dlaczego? Popatrzcie, te łuki tutaj to są te dwa same łuki. Jednak kiedy najpierw postawicie łuk z enchantem po lewej stronie, to wyjdzie wam tylko 17. Jeżeli postawicie zwykły łuk po lewej stronie, a enchantowany po prawej, to wyjdzie wam aż 38 kosztu. Dlatego warto czasem troszkę pokminić nad tym, jak dokładnie to wszystko robić, żeby wyszło to ergonomicznie i ekonomicznie, bo widzicie, że no 38 a 17 to dwukrotna różnica. Ok, to jest dobre. Zostajecie wrzuceni z serwera i macie tylko taki przycisk. Ok, prankuję mojego przyjaciela. Zobaczmy to. Czy ten prank będzie wyglądał tak, że po prostu usunie mu te bloki i ten jego przyjaciel spadnie? Prawdopodobnie tak. Troszkę śmieszne, bo my to zobaczymy teraz. Okej, wchodzi na górę. Oczywiście jego przyjaciel, który mu to zrobił tego pranka, się patrzy zadowolony. A jego... Oj. To musiało go zaboleć. Patrzcie, to jest japońskie miasto. Ktoś napisał, że to zostało zrobione na survivalu. Ale nie wiem dlaczego tutaj jest bank z kasą. To jest zastanawiające całkiem. To, co tutaj widzicie, to nie jest żaden Photoshop. To połączenie shaderów oraz Immersive Portals Mod, czyli modu, który sprawia, że w portalu nie macie takiego fioletowego jakby tła, tylko widzicie od razu, co jest za portalem. A od razu za portalem znalazł się szkielet. Fajne zdjęcie na Facebooka dla tego szkieleta, na profilowe. Co jest? Pandy migrują do Minecrafta, więc to tak wygląda. Okej, tylko czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, o co dziś z tymi pandami? Dlaczego one wszystkie w ogóle lecą w prawo? Nie wiem, co tu się dzieje. I nawet, no nie wiem, no po prostu nie wiem. I na mój następny trik. Ja przez chwilę myślałem, że to jest jakiś... Nie. Co? Zamknął się w Sharker Boxie? Na co? Na Xbox Edition? Czy to jest możliwe? Proszę, napiszcie w komentarzach, jak to zostało zrobione, bo ja chcę wiedzieć, jak poruszać obsydian jako pro. Bo okej, wiadomo, że obsydianu nie da się ruszyć po prostu pistonem. A tam na dole widać piston. Więc zobaczmy. Włączmy muzykę. Okej, jakby spoko. Powerline 1, 2 i 3. Wszystko sprawia wrażenie takiego, jakby to miało naprawdę zastosowanie. A w praktyce... W praktyce jestem ciekaw, o co chodzi. Aktywator pierwszy, aktywator drugi. Tam jest jakaś w ogóle centrala. Czy to wszystko na pewno zostało zrobione w celu poruszenia tego jednego bloku obsydianu? Nie wydaje mi się. Ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się tutaj stanie. Odpalił pierwszą dźwignię, teraz drugą. Tam zaczynają nawalać pioruny, okej? Więc zaczyna się robić grubo. Zrobiła się noc. Czy naprawdę cały czas dążymy do przesunięcia obsydianu? Ja bym się chciał tak tylko upewnić, bo na razie to, co widzę, to przyzywanie Herobrine'a. Bo nie wiem, co innego może robić na taką skalę w Minecraft. No na pewno nie przyzywać obsydian, no umówmy się. No i co teraz? Teraz po prostu pociągnie główną dźwignię i ten obsydian się poruszy. Na to wychodzi, tak? Tak, poruszył się. Czy to naprawdę było warte mojego czasu spędzonego tutaj? Czy to tylko tyle? To naprawdę było chyba tylko tyle. Ale pioruny dalej nawalały. Caterpillar. To ma sens, bo jest tutaj i pilar, i kat. A Caterpillar to jest też firma robiąca chociażby telefony. Eksplorowałem pustynię i znalazłem sugarcane'a? Okej, to teraz ja mam kilka pytań. Skoro eksplorował pustynię i znalazł sugarcane'a w lawie, to czemu jest tu netherrack? Czemu są tu wybudowane jakieś rzeczy? Chyba, że to jest portal do netheru. Ale okej, sugarcane rosnący w lawie. Tego chyba nie było. A tutaj co się dzieje? Oni mają farmę zwierząt w kanionie. Aha, i jest pokazane, jak on ściąga zwierzęta do tego kanionu. Oj, druga krowa już nie przetrwała tego niestety, ale faktycznie, to jest całkiem nice pomysł, żeby po prostu z nim strzelać do jakiejś jeziorka. Do jakiejś jeziorka? Do jakiegoś jeziorka, okej? Czasem mi się myli. Ten end wygląda dziwnie. Ale to dlatego, że tak jak napisał autor, to jest mod do endu. Czyli mod, który prawdopodobnie dodaje do endu takie same rzeczy, jakie pojawiły się w netherze, tylko że w takim wydaniu, wiecie, endowskim, co zresztą
zresztą widać, bo nagle drewno pasuje do endu, a są jakieś, tam były szalkerowe, że tak, popatrzcie, andesite chestplate, czyli połączenie netherite'owych rzeczy oraz szalkerowych. To jest całkiem ciekawa koncepcja, jeżeli popatrzymy, że w Minecrafcie naprawdę jest już taka technika w netherze, a ten mod to jest dosłownie odzwierciedlenie wszystkiego, co zostało dodane w netherze, tak jak widać. I wygląda to dobrze i ciekawie. Idiota plus 100. Dobra, zobaczmy, tylko czy ktoś mi powie, dlaczego on wybudował ten mob spawner akurat z liści? Przecież te liście chyba jakby potrafią, no nie wiem, aha, bo on służył sobie bez elytry. No ale te liście, dobra, chyba nie znikają już w Minecrafcie, jeżeli się je po prostu postawi, ale i tak to trochę dziwne w sumie. Aha, oni dalej się tam pchali, pomimo to, że on był tutaj. Okej. Okay. Całkiem ciekawy pixel art, naprawdę ciekawy. A to będzie jakaś budowla, gdzie najpierw widać coś, żeby postacie i zaczął od robienia takich szkieletów, żeby potem sobie wymodelować resztę. I okej, to ma sens. Ej, to wygląda naprawdę ciekawie. Jeden z nich to Mambo. Jestem ciekaw, czy chodzi o Mambo Jumbo. Byłem znudzony, więc zdecydowałem się zrobić mojego skina z Beac. Co to jest Beac? Koraliki. Okej, to ma sens. Ej, no to całkiem ciekawie, że z korali w sumie. Czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem, że ktoś akurat w wydaniu koralikowym budował swojego skina. To by było śmieszne, nie? Gdyby te małe czerwone, znaczy no nie wiem, czy takie małe, ale te czerwone zwierzęta, którym jest wiecznie zimno, były piecykami. Wtedy wyglądałoby to tak. Zabili mojego psa, więc spaliłem wszystko. To jest ta willa, którą można w Minecrafcie znaleźć. Całkiem śmieszne. Lubię psy, okej? Okay? Okej. Okay. Tylko mógłbyś im dać różne kolory jakby tych takich obróż, bo wtedy przynajmniej byś wiedział, który jest który. O, custom shaded portal. Czyli jakby to jest data pack, który pozwala robić portale, jak widzicie, w różnych kształtach. Na ile jest to przydatne? No nie wiem, no chyba sobie chcecie na przykład okna robić takie o, no to może naprawdę fajny pomysł. Zaraz, czy płaczący obsydian też się zalicza do zwykłego obsydianu, który może odpalić portal? Na to wychodzi. Okej. Okay. To, że taki duży jest akurat portal, to chyba nic, bo wydaje mi się, że w normalnym Minecrafcie chyba też jak przecież można zrobić, nie? Taki duży portal. Albo nie, nie wiem. Kolejna próba odwzorowania czegoś w rzeczywistości. Tutaj mamy stadion na żywo i stadion w Minecrafcie. Okej. Okay. Wygląda nawet. 2 godziny. I to, co tutaj widzicie, to sklep z herbatą. I faktycznie ma taki klimat. To, co mi się tutaj podoba najbardziej, to chyba te okna. No popatrzcie, jakie są ciekawe. To są trapdory w takim kółku, które dają naprawdę super efekt. To jest kogoś baza. Netherowa baza. Podejrzewam, że prawdopodobnie ta dziura ja tutaj jest po to, żeby wlatywać sobie na elytrze. Ale fajny magazyn. Ale gdzie on jest w ogóle zbudowany? Bo jakoś tak jest pusto naokoło. Ale zobaczmy, co teraz się tutaj w ogóle stanie. On wysunął jedno szkło i co, o co chodzi? Aha. To jest jednocześnie magazyn oraz jakiś mob grinder piglinów. Czyli wtedy, kiedy on tam stanie, to ej, zaraz, te pigliny są tam przed nim, widzicie to? Moje pierwsze jajko, jakie wystrzeliłem na survivalu, zespawnowało 4 małe chickeny. Jest szansa podobno 1 na 256. O tym nigdy nie słyszałem, ale w sumie mnie by to nie zdziwiło, ale napiszcie, że to na pewno nie jest fake. To jest całkiem ciekawy koncept domu, przynajmniej taki, którego nigdy w życiu na pewno nie widziałem. Zielony dom. W środku, okej, jest malowniczo i naprawdę fajnie. Z zewnątrz to jest tylko oszklone i ma jakieś tam twardsze podpórki. Jak dla mnie wygląda to mistrzowsko i ja bym mógł w takim mieszkać. Critical system down. O co tutaj chodzi? Helicopter mode. Czy chodzi o tego zombiaka, że co, że zacznie się kręcić? Tak przynajmniej podejrzewam. Nie, ten zombiak po prostu nie atakuje tego gościa. Chociaż... Ej, nie. Ej, faktycznie, teraz się kręci jak śmigło. Ty, perfekcja. Okej, okay, czyli to jest ten moment. Jakby to jest wizualizacja tego, że jeżeli dążycie do perfekcji, to gdzieś, no, przed się wykoleicie. O, popatrzcie na to. Jakby ktoś wam to pokazał za pierwszym razem i nie byłoby to takie kanciate na przykład tutaj, no to można by było pomyśleć, że to nie jest Minecraft. To mi się wcześniej nie zdarzyło. Że co, że nigdy nie wykopałeś lawy? Naprawdę? Zobaczmy. Wylewa wodę i co się stanie teraz? Teraz lawa spadnie pewnie od góry. Nie wiem, czemu on to... O nie, widzieliście to? Rybik cukrowy w skale. Ej, naprawdę, mi się też jak chyba nigdy nie zdarzyło, żeby randomowy rybik cukrowy był po prostu w stołnie. Jeżeli wam się zdarzyło, to napiszcie. Bardzo blisko na moim świecie hardcore, ale co było blisko? Zaraz się pewnie przekonamy. Nie igraj z ogniem, bo ogień cię pochłonie. O nie, o nie, o nie, o nie. No wydaje mi się, że... zaraz, czy coś tam jeszcze po niego szło, czy mi się wydawało? Nie wiem. Ale pali się, wyjął wodę i akurat mając pół serduszka się uratował. To była szybka reakcja. To jest chyba jakaś propozycja domku. Całkiem ładny domek, taki nadstawikiem sobie można na przykład taki walnąć. O nie, a to hazard, bo tutaj mamy ruletkę. Zobaczmy, jak ona działa. Do tego shulker boxa prawdopodobnie wkładacie jakieś rzeczy najpierw, którymi będziecie
wygrać, a potem zaczyna się huczne losowanie. Jak to wygląda? Ej, to jest całkiem logiczne, to znaczy są po prostu pistony, które przesuwają jakby to, ale gdzie jest linia, która pokazuje, aha, tam gdzie jest żółty, tam się losuje, tak? Czyli jemu wylosował się, nie, jemu się przywrócał czarny, a tu jest czerwony, okej, może jednak to nie jest ten żółty? Teraz się też wylosował czerwony, nie, przecież nie był czerwony, teraz jest zielony, zaraz, o co chodzi? Chyba chodzi o to, jakie bloki znajdują się tutaj, w tej linii, chyba tak. A to jest Siren Head w Minecrafcie, design pokoju, okej, wygląda spoko, fajne jest to drzewko, czyli tutaj kaktusik, a na nim położony blok liści, który daje takie wrażenie jakby drzewka. Zaprogramowałem refleksję w resource packu 1.16. Tak, to jest fakt. Czyli fakt, że w 1.16 można programować shadery. Coś, co w ogóle rozwala głowę. Szczególnie, kiedy widzicie taki efekt. No bo to tylko Minecraft bez modów. Zrobiłem dwie wieże, które strzelają w siebie kowadłami nawzajem. Całkiem śmieszne. Nie wiem, jak ktoś na to wpadł, ale no, był kreatywny chłopak. Netherrack jest coś tam dla wszystkiego. Sorry, ale nie pamiętam, co było immune. Aha, okej. Okay. Jakby kaktus. Aha, rozumiem. Chodzi o to, że Netherrack jest niezniszczalny. Przez nic, tylko przez kaktusa. No tak, kaktusy takie są. Zawsze będzie boleć. Ty sobie przedizajnował End Portal i naprawdę takie coś jest chyba, myślę, o wiele fajniejsze, ani jeżeli ten standardowy Stronghold pełen labiryntów. Ktoś poleciał z farmą naprawdę, naprawdę na grubo i wydaje mi się, że jest to bardziej element dekoracji, ani jeżeli praktyczna część tego domku. Zaraz, zrobiłem pandę. Z czego? Z pipe cleaners? Z czyścików do rur? Muszę aż tu wziąć w translator, bo w to nie wierzę. Oczyszczacze rur! Faktycznie! Ciężkie, ciężkie. Ale dobrze przynajmniej zrobione. Naprawdę mi się to podoba. Próbowałem zainstalować shadery. Może nie powinieneś drugi raz próbować. Treasure map, czyli jakby ta taka mapa, którą mamy w skrzynkach, pokazuje coś, co wygląda jak Europa. Czy to wygląda jak Europa? No nie wiem. No w sumie coś w tym jest. Jakby tu by była Polska, tu by były Niemcy, tu gdzieś Francja, tu Hiszpania, coś takiego? Nie wiem. Na pewno te wyspy się tutaj nie zgadzają za bardzo, chociaż nie, no dobra, to się zgadza, okej? To się w miarę zgadza. Tutaj mamy te takie kraje typu Norwegia i tak dalej, no ale tutaj brakuje takiego połączenia i faktycznie, no, prawie Europa. Mój brat ze swoją dziewczyną grali w Minecrafta przez 3 lata i dał mi animację na jej urodzinowy prezent. To jest animacja na tej samej mapie, na której grali przez 3 lata. I to także jego pierwszy raz, kiedy robił animację. Okej, czyli rozumiem, czyli ten brat, który ma siostrę, robił tą animację. Zobaczmy, jak to wygląda. Dla mnie, dla ciebie. Wygląda romantycznie. Widzimy jego, prawdopodobnie kopiącego farmę jakąś pierwszą, z pierwszym domkiem. Oczywiście wszystko jest przesiągnięte nostalgią, ciężkim klimatem, który zapewne się trochę zmieni, kiedy przyjdzie ta jego luba. Znaczy, tak przynajmniej zgaduję. Wstaje rano i okej. Obejrzyjmy ten film cały. Wychodzi na zewnątrz, idąc widzi chyba kogoś leżącego na brzegu i to jego dziewczyna, która ma rogi. Okej, jak ja bym zobaczył dziewczynę z rogami leżącą na plaży, to raczej bym jej nie podnosił i tym bardziej nie przyszedł do swojego domu. Widać, że jest zapalonym, jakby... O, zaraz, co się stało? Przyszła do niego. Okej. Słuchajcie, ja kiedyś się trochę bawiłem w animacje minecraftowe i może ta animacja nie jest górnolotna, bo przynajmniej dla was takie wrażenie może sprawiać, ale jeżeli jest to naprawdę jego pierwsza animacja, to naprawdę jest dobra, bo no nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale animowanie tak wszystkiego po kolei to jest bardzo czasochłonny proces. Tym bardziej jego skin tutaj jest troszeczkę wymodelowany, mi się wydaje. Albo jakby jest możliwość w jakimś programie, żeby on już był taki 3D trochę. Dobra, teraz widzę, że według historii nadszedł moment na ich pierwszy dom. I to jest całkiem spoko, jeżeli to naprawdę przedstawia etapowo wszystko, co się działo na tym świecie. Oczywiście jakieś piękne scenki miłosne leżące koło siebie, a kilka lat później. Teraz razem łowią ryby. I to jest to, o czym mówiłem. On jest naprawdę zapalonym rybakiem. I widzę, że ta animacja została zrobiona chyba w Blenderze. Bo przynajmniej nie wydaje mi się, żeby zrobienie czegoś takiego w Cinemie było jakby ergonomicznie okej. Raczej by mu się to renderowało zbyt długo. A czemu uważam, że jest to Blender? Uważam dlatego, że widzę ten taki szum na obrazie, który musiał się pojawić, ponieważ renderowanie tego bez tego szumu zajęłoby pewnie wiele, wiele dłużej. I to są ich budowle na świecie. Mają nawet potrójne łóżko. Może już szykują się na dziecko. Nie wiem. A tam coś zaświeciło i to prawdopodobnie będzie portal do Netheru albo Endu. Okej, przyleciał smok. Tak raczej nie było w ich gierce. Ale popatrzcie, jaka animacja.
Smok siadł na dachu, a następnie zaryczał, dzisiaj aż potrzęsła kamera. Teraz nadlatuje na nich. Ej, zaraz, czy tak na pewno było w ich mapie, że smok ich zaatakował i rozwalił im domek na zwykłym świecie? No nie wydaje mi się, żeby takie coś się stało. Ale teraz jest jakby czarny ekran. Aha, czyli na tym się skończyło ich całe love story, tak? Na tym, że smok wykończył ich i ich domek. No to takie średnio z happy endem bym powiedział. Mikrobiom. Okej, jakby ktoś miał po prostu wizję. Tak samo ktoś miał wizję na ten domek. Sam domek w sobie jest kozacki, pomimo tego, że można by było się przypieć do tego, że no jest taki kwadratowy po prostu, ale to tutaj fajnie wystaje i tutaj ten portal, to też fajnie wygląda. Pełno lian dookoła, nie wiem, mi się podoba. Daj lajka. Minecart zrobiony w Minecrafcie. Zobaczmy. Naciska przycisk, bo jest już gotowy. Jestem tylko ciekaw, czy się będzie ścigał sam, czy z kumplami, ale jedzie z jakimś kumplem. Uwaga, mamy odliczanie i wystartowali. Chyba, przynajmniej dobra, płyną. Troszeczkę mają to zlagowane. Przynajmniej, no nie wiem. Widać, że ten soul sand na ziemi jakby jest o tyle też przeszkodą, że trzeba go omijać. O nie, on miał... Czemu tamten go prześcignął? Przecież on był wcześniej na tym lodzie. Coś musiało pójść nie tak. Okej, przepłynął przez to. Tylko, że ta trasa jest jakaś taka dziwna. To znaczy ma dużo rozgałęzień i nie jest do końca jednoznaczna, jeżeli chodzi o to, w którą stronę powinno się płynąć. Znaczy, no, płynąć. Może bardziej jechać. I myślę, że ten soul sand tutaj jest kluczowy, bo przez tego soul sanda jazda na tej łódce to nie jest tylko obijanie się o ściany, tylko trzeba naprawdę coś wymijać. Ten trzeci, który zmijał, chyba dawno się zgubił gdzieś z tyłu. Bo jeden jest na przodzie, a nasz główny bohater jest po środku. No chyba, że tamta trzecia osoba skorzystała z innego tunelu. Ja nie chcę nic mówić, nie chcę udawać kozaka, ale wydaje mi się, że ja bym o wiele lepiej to wszystko przejechał niż on. Dostał jeszcze teraz z dispensera jakąś łódkę, która pewnie jest jego jakimś takim bonusikiem a la z Mario Kart, czyli coś, co może dać mu przewagę nawet w momencie, kiedy jest za kimś, bo będzie mógł go chwycić po prostu łódką, no i go do siebie przyciągnąć, jednocześnie go spowalniając. Ale czy jemu się to uda, patrząc na to, jak już został daleko za nimi? No nie wiem, nie wydaje mi się. Raczej nie. Jestem gnębiony przez magma cuby. Okej, to jest czasem denerwujące, kiedy faktycznie znajdzie się jakiś słaby mob, który jest mega frustrujący i zabił go. O kurcze. Czyli jednak, da się zginąć przez magma cuby. To jest oczywiście tylko dekoracja, ale popatrzcie, jaka epicka. Trochę drewna, trapdoorów, tutaj oczywiście widać te takie koła. Tutaj mamy chainy z 1.16, no i wszystko wygląda naprawdę ciekawie. Hej, znalazłem epicki future. Zobaczmy. To jakiś tip, który, jeżeli wylądował na Reddicie, to naprawdę musi być dobry. Free lead and leather guy. Okej, czyli zabijając tego gościa, dostajemy linę, tak? Można jej kliknąć prawym przyciskiem myszy. I teraz co zrobić? Jakoś mi się zepsuła. Dobra, spróbujmy zobaczyć. Na lewo ma jakieś rzeczy do sprzedania, które nas chyba za bardzo nie interesują. Ale, okej, zabił go i nie wiem, sorry. Jakoś była tak potworna, że nawet się nie mogłem rozczytać, więc nie rozumiem, o co chodziło. A to? To jest jakaś mapa, nad którą ktoś pracuje. Ej, całkiem ciekawy koncept. Koncept, w którym po prostu światło jakby rozświetla. Ej, to jest fajne. To jest naprawdę fajne. To znaczy, można by było zrobić coś efekciarskiego naprawdę. Że siedzicie w ciemnym pokoju i nagle, no właśnie coś takiego. Mission possible. Okej, mission possible. Okej. Misja możliwa, albo wykonana, chociaż powinno być mission complete. Czemu ten? Oj, zsadził jajo i wpadł do cave'a. A to, myślę, że dobrze wiecie, z czego jest wzięta inspiracja i napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, jaki obraz jest tutaj odwzorowany, a ja wam przypominam, że na moim drugim redditowym kanale dzisiaj też jest odcinek z Reddita, więc podajcie do opisu i do karty, żeby sobie jeszcze drugi odcinek obejrzeć, jeżeli chcielibyście jeszcze sobie obejrzeć, bo dzisiaj jest fajny odcinek, nie o Minecrafcie, więc bawcie się dobrze, trzymajcie, łapka w górę, no i pa pa!